Witam Państwa serdecznie na kolejnym DELAB Talksie. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone projektowi prowadzonemu w ramach mikrograntów DELAB-u przez Aleksandrę Tykarską, doktorantkę Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to projekt zatytułowany Eksperyment nad rozpoznaniem stylu męskiego i żeńskiego, eksperyment Kazimierza Twardowskiego. Humanistyka cyfrowa w praktyce. Kazimierz Twardowski, twórca, założyciel szkoły filozoficzno-logicznej, znanej jako Szkoła Lwowsko-Warszawska, jest także twórcą oryginalnej koncepcji psychologii eksperymentalnej. I jego teoria psychologii eksperymentalnej jest ciągle niewystarczająco znana. Ten eksperyment nad rozpoznaniem stylu męskiego i żeńskiego w pisaniu jest właśnie przykładem typu prac, które przeprowadzał, eksperymentując na swoich studentach w filozoficznych seminarach we Lwowie. W związku z tym projekt, który prowadzi Aleksandra Tokarska, jest interesujący przynajmniej z trzech powodów. Jest to przykład, w jaki sposób obecnie w ramach humanistyki cyfrowej i dzięki różnym nowym technikom, które daje humanistyka cyfrowa, można waloryzować i opracowywać dokumenty z historii nauki. Bowiem archiwum, nad którym pracuje Aleksandra Tykarska, archiwum dotyczące tego eksperymentu nad rozpoznaniem stylu męskiego i żeńskiego w pisaniu, jest bardzo interesującym przykładem na archiwa z historii psychologii jako nauki. Jest też ten projekt interesujący z tego powodu, że gdzieś na kresach Europy, we Lwowie, na początku XX wieku przeprowadzono badania, które dziś raczej kojarzą się z awangardowymi i często bardzo dyskutowanymi tematami gender. Tymczasem będziecie Państwo tu mieli przykład, w jaki sposób problematyka pisania i rozpoznawania stylu męskiego i żeńskiego po prostu poważną problematyką naukową, która jak najbardziej zasługuje na rozpracowywanie. Oddaję głos Aleksandrze i dziękuję bardzo za przybycie i życzę przyjemnej konferencji. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za przybycie. Chciałam dzisiaj Państwu przedstawić wyniki swoich prac badawczych, które prowadzę w ramach mini-grantu w DELAB-ie. Praca ta badawcza jest dosyć jest skomplikowana o tyle, że łączy różne dziedziny badań, takie, które wydawałoby się może ciężko połączyć. Z jednej strony łączą filozofię i badania historyczne, filozoficzne i psychologiczne, i z drugiej strony dotyczą tego, co dzisiaj dzieje się w naukach humanistycznych, po to, żeby te nauki humanistyczne rozwijać. Mój projekt skupiony jest właśnie wokół, tak jak pani profesor powiedziała, wokół tego eksperymentu. Tutaj przedstawię Państwu Kazimierza Twardowskiego, którego na pewno wszyscy z nas jakoś znają, mniej bądź bardziej. Jest to postać polskiego naukowca zupełnie nie do przecenienia, legendarna. Tytułem wstępu powiem tylko, że kilka informacji biograficznych. Kazimierz Twardowski urodził się w Wiedniu w 1866 roku. Zmarł we Lwowie w 1938. W Wiedniu uczęszczał do takiego bardzo znanego i renomowanego gimnazjum Terezjanum. Tam też studiował filozofię. W 1891 roku obronił doktorat z filozofii, ale studiował też m.in. matematykę i fizykę. Był bardzo wszechstronnie wykształconym naukowcem i badaczem, też bardzo inteligentnym i bardzo obiecującym. W 1895 roku objął katedrę filozofii w Uniwersytecie imienia Jana Kazimierza we Lwowie.
I tu w tej chwili zaczyna się przede wszystkim, znaczy bardzo interesująca dla nas historia. Obejmując tę katedrę, Kazimierz Twardowski właśnie rozpoczął bardzo znaczące i bardzo ważne badania dla filozofii i psychologii i nauki w Polsce. Tak pani profesor powiedziała, jest założycielem Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Tym, którzy nie do końca wiedzą, czym była ta formacja, powiem tylko, że było to środowisko filozoficzne, naukowe, które skupiało uczniów Kazimierza Twardowskiego, z których wielu, a właściwie przeważająca część objęli bardzo znaczące posady naukowe w całej Polsce. Tutaj nazwiska wymieniłam Państwu między innymi Tatarkiewicza, Kotarbińskiego, Ajdukiewicza, Czyżowskiego, Łukasiewicza, którzy byli znanymi filozofami. Jest też Władysław Witwicki, który jest bodaj najbardziej znanym polskim psychologiem, szczególnie po pierwszej połowie XX wieku. Ale wśród studentów Kazimierza Twardowskiego we Lwowie byli między innymi też Juliusz Kleiner, który jest doskonale znany wszystkim filologom polskim i osobom zajmującym się literaturą polską. No i między innymi też Mieczysław Gębarowicz, który z kolei był historykiem sztuki też bardzo znanym. Więc w związku z czym można powiedzieć, że Kazimierz Twardowski jest ojcem w sumie nauki polskiej w dużej mierze. Dlaczego tak bardzo interesujący jest ten tekst eksperymentu i w sumie jak to się, co Kazimierz Twardowski wniósł do psychologii eksperymentalnej. Tytułem też wstępu powiem tylko, że psychologia eksperymentalna to była dziedzina, która zaczęła rozwijać się w latach 80., 90. XIX wieku na bazie tego rozwoju wszystkich nauk szczegółowych, biologii, chemii, fizyki, medycyny, tego też ogromnego połączenia, próby scalenia wszystkich tych nauk szczegółowych po to, aby rozwijać naukę ogólnie. Na początku miała być to metoda prowadzenia badań, która właśnie brała same te najlepsze rzeczy, które wymyślono w naukach szczegółowych pod względem metodologicznym i służyć do tego, żeby przepracowywać różne dane, tworzyć nowe teorie, sprawdzać je i przyczyniać się do rozwoju nauki. Psychologia jako taka też zaczynała być bardzo popularna i próbowano na wiele sposobów ją analizować, rozwijać. Główną jakby zależnością tej metody eksperymentalnej miało być właśnie to, znaczy celem, to, żeby ustalić zależności między bodźcami działającymi na organizm, no i tym, jakie stany, czy jakie efekty wywołuje na świadomość. To wszystko. Na początku skupiało się to wokół tematów percepcji, przede wszystkim pamięci, procesów uczenia się. Dzisiejsza psychologia zajmuje się w znacznie większym stopniu też psychologią właśnie społeczną, patologiczną, która dotyczy różnych relacji w grupach. Natomiast wtedy psychologia eksperymentalna skierowana była głównie do fizjologów i fizyków, do badaczy takich właśnie nauk szczegółowych. Jako powszechnie uznaje się, że pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej założone było przez Wilhelma Wundta w 1879 roku w Lipsku. On tam wygospodarował ileś pomieszczeń, zbierał przyrządy, które służyły mu do przeprowadzania badań i eksperymentów, na przykład dotyczących postrzegania wzrokowego, percepcji, dźwięków, tego typu rzeczy. Jakie znaczenie ma eksperyment w ogóle w psychologii do dzisiaj, to wszyscy doskonale wiemy, że jest to zupełna podstawa prowadzenia badań psychologicznych w wielu aspektach. Tutaj podałam przykłady eksperymentów Milligrama, Zimbardo czy Asha, po to, żeby uzmysłowić, do jakiego stopnia znaczenie tych eksperymentów właśnie urosło. Załączyłam też obrazek z eksperymentu Asha, też bardzo ciekawy. Nie wiem, czy Państwo wszyscy znają szczegóły tych eksperymentów, ale na pewno Zimbardo i Milligrama to są powszechnie znane badania psychologiczne. Zachęcam do tego, żeby się z nimi spotkać, zapoznać, ponieważ są bardzo ciekawe i też pokazują, jak dużo ten eksperyment wniósł w ogóle do nauki. I teraz znaczenie Kazimierza Twardowskiego
który na początku XX wieku, na przełomie XIX i XX zaczął prowadzić te badania, eksperymenty, jest też bardzo swoiste, bardzo ważne i nie do przecenienia. Twardowski jako psycholog i jako naukowiec przede wszystkim miał bardzo silne założenia do tego, żeby prowadzić swoją naukę, do tego, jak prowadzić zajęcia w katedrze, jak nauczać studentów. Dla niego najważniejszym wyznacznikiem w ogóle prowadzenia działalności naukowej to był taki ideał właśnie rzetelności, naukowości, jednoznaczności i naprawdę najdalej posuniętej rzetelności w tych badaniach. Jakość prowadzonych przez niego wykładów i zajęć, no można to w sumie uzmysłowić sobie ją dzięki temu, że Twardowski jest w sumie może nie założycielem, ale na pewno głównym czynnikiem sprawczym, jeżeli chodzi o powstanie katedr psychologii i zakładów w całej Polsce, nie licząc Krakowa jako takiego, który ośrodek badawczy rozwijał się sam, natomiast Twardowski, jego uczniowie, jeżdżąc po Polsce, przeprowadzając się po wojnie i tworząc życie naukowe, po prostu stworzyli podwaliny do psychologii w całej Polsce, więc jest to bardzo ważna postać. Teraz przechodząc do szczegółów dokumentu, którym ja się zajmowałam, to jest eksperyment nad męskim i żeńskim stylem przeprowadzony przez Twardowskiego. To jest praca, która jest nieopracowana, jeżeli chodzi o ani w sumie ani edytorsko, ani też naukowo. Więc moja praca polegała na tym, żeby wziąć dokument spisany, który jest jednocześnie połączeniem maszynopisu i rękopisu stworzonego przez Twardowskiego. Jest zapisem doświadczenia, które on przeprowadzał w latach 1911-1912 i 1920-21 ze swoimi studentami na swoich studentach. Jeżeli chodzi o samo źródło, to dokument w formie materialnej jest dostępny w archiwum Kazimierza Twardowskiego, który znajduje się w Bibliotece Instytutu Filozofii. Natomiast na stronie Archiwum Szkoły Lwowsko-Warszawskiej prowadzonej przez panią profesor znajduje się skan tego dokumentu. O co chodzi w ogóle w tym eksperymencie? Tutaj załączyłam państwu obrazek listą studentów, którzy, nie wszystkich co prawda, ale którzy brali udział w tym eksperymencie. Tutaj widzą państwo wiele różnych charakterów pisma. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jest to skan ponad 120 około stron, gdzie maszynopisu jest bardzo niewiele, natomiast większość tekstu to jest rękopis, który trzeba odcyfrować, w którym jest bardzo wiele różnych charakterów pisma, co jest też problematyczne. Moja praca polegała na tym, żeby właśnie odczytać ten cały rękopis i jakoś go zanalizować, opisać tak naukowo i krytycznie. Eksperyment, jak już powiedziałam, był prowadzony w latach 11-12, 20-21 we Lwowie na grupie mężczyzn i kobiet. Twardowski zastosował przy tym eksperymencie zaskakująco przemyślaną metodę. Widać, że nie robił tego ani po raz pierwszy. Robił to w sposób bardzo przemyślany. Głównym celem i założeniem było sprawdzić, przetestować z tymi studentami, czy istnieje coś takie, czy można określić albo wyróżnić takie coś jak męski bądź żeński styl pisania. Tutaj zamieściłam państwu zdjęcie też kolejne z tego rękopisu po to, żeby zobrazować, w jaki sposób Twardowski rozpisywał sobie. Tu akurat są poszczególne wypowiedzi studentów, jak on prowadził różne tabelki z zapisywaniem danych. W każdym razie chodzi o to, że ta jego praca i ten jego spisany ten eksperyment jest zrobiony w sposób bardzo szczegółowy, dokładny, z taką dużą dbałością o szczegóły i rzetelnością. Po prawej stronie natomiast podałam państwu takie cechy eksperymentu, które funkcjonują przy dzisiejszym projektowaniu eksperymentu psychologicznego. Oczywiście może być, że Twardowski w 1911 roku absolutnie wszystkie w swoim eksperymencie, który był przecież próbny, był po to, żeby raczej zobaczyć ewentualnie, co może wyniknąć z takich badań. W każdym razie z ogromną dbałością o wszelkie warunki, które dzisiaj muszą być spełnione, to on je w swoim badaniu dawno temu, na początku XX wieku spełniał. Jeżeli chodzi o takie szczegóły, to mogę opisać dobór losowy. Chodzi o to, o grupę studentów, o to, żeby było ich jak najwięcej, o to, żeby losowy przydział do grup
też Twardowski miał to wszystko przemyślane. Odczyty dane eksperymentu prowadził w sposób też przemyślany. Nie będę może już mówić o szczegółach, ale to też wszystko miał to przemyślane i zorganizowane. Stałe warunki działania to jest bardzo ważne, ponieważ on wszystkim tym studentom, praca polegała na tym, że czytał im fragmenty tekstów różnych, anonimowych, które miały bardzo różną tematykę, ponieważ Twardowski sięgnął po teksty od wysoce wyspecjalizowanych naukowych po literackie i popularne, aż nawet poradniki turystyczne, biorąc pod uwagę. Czytał dwa krótkie fragmenty im, anonimowych autorów, i wtedy studenci mieli po odsłuchaniu danego tych fragmentów mieli opisać, czy ich zdaniem to pisał mężczyzna, czy pisała to kobieta, uzasadnić, dlaczego tak uważają i na koniec podać na jakim wrażeniu opierają swój sąd. Wszyscy to mieli zrobić. W latach 20-21 w trakcie trwania eksperymentu dodał jeszcze jedno zadanie, że niektórzy studenci mieli napisać dłuższy tekst dotyczący tego ewentualnego stylu męskiego i żeńskiego z takim dłuższym uzasadnieniem. Te teksty też były bardzo ciekawe i jeżeli kiedykolwiek Państwo trafią na zapis tego dokumentu, to polecam przeczytać. Wnioski z badań Twardowskiego, tutaj przedstawiłam uwagi i określenia, które Twardowski wypisał z tych wszystkich wypowiedzi studentów swoich, co do tego, jak oni określali żeński styl bądź męski styl. I teraz możemy sobie to przeczytać, bo jest to bardzo ciekawe, to jak studenci określali, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, określali żeński styl, między innymi takim określeniem jak bezbarwność, bądź opis barwny, prostota stylu, zawiłość stylu, styl słaby, styl goniący za poetyckimi zwrotami, wielka ilość określeń przymiotnikowych, romantyczna nieporadność, uczucia, kojarzenie, rozmarzenie, wyobraźnia. A z drugiej strony to, jak określali na przykład męski styl pisania, który też oczywiście negatywnie bądź pozytywnie, ale w większości, tak ogólnie rzecz biorąc, to właśnie wyrazistość opisu, zwartość, wyrażenia ścisłe, argumentacja, surowość, siła i stanowczość stylu. I z jednej strony to jest właśnie, nie trzeba się tutaj bardzo wgłębiać, żeby zauważyć pewną ambiwalencję, jakąś taką nierówność co do traktowania tych męskiego i żeńskiego stylu pisania. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, że męski dla osób z tamtej epoki, dla studentów też przecież naukowców, męski to jest taki, który jest rzetelny, naukowy, zwięzły, krótki, z argumentacją, logiczny, jasny, zrozumiały. Żeński to taki, który taki nie jest do końca. Też ciężko im było widać określić tak zdecydowanie te cechy, gdyż widać, że na pewno mieli różne wątpliwości, pisząc, jedni pisali bezbarwność, a drudzy z kolei pisali, że opis jest zbyt barwny, to do tego samego tekstu też zaznaczam. W związku z czym na pewno łatwiej im było opisywać tak zwany styl męski niż żeński. Jeszcze tutaj mam skan. Nie mam czasu chyba na to, żeby czytać to wszystko, ale to jest uzasadnienie jednej ze studentek. Pierwszy tekst dotyczy Lenartowicza, drugi tekst Żuławskiego. To jest właśnie typ razem z jej uzasadnieniem. I to jest, widać, że niektórzy studenci pisali w sposób taki bardzo zdecydowany, długi, starając się uargumentować wszystko, opisać wrażenia. No na przykład argumentowanie tego, że pisze kobieta, to jest lubowanie się w fantastycznych obrazach. Sąd wypływający bardziej z wyobraźni i wrażeń niż z trzeźwego, krytycznego myślenia. Wyszukane metafory. W części środkowej kobiecość autorki mniej wyraźną wydatnia się znowu w zdaniach końcowych. To jest jedna wypowiedź. Druga wypowiedź innej studentki dotyczącej tych samych tekstów mogła wyglądać tak. W związku z czym widzimy, że niektórzy się starali albo widzieli takie uzasadnienie, niektórym było to zupełnie obojętne. Jeżeli chodzi o tę ostatnią część, kiedy studenci mieli pisać, na czym opierali swoje wrażenie, pisali, że na wrażeniu ogólnym. Nie byli w stanie oczywiście na niczym, nie mieli narzędzi do tego, żeby powiedzieć, czy na czymś konkretniejszym mogli opierać swój sąd. I teraz wynikać to może z wielu rzeczy. Twardowski na pewno obronił się przed, na pewno to przemyślał i obronił się przed wyborem takich tekstów, które by były jednoznacznie
konotowane z mężczyznami. Na przykład takie teksty naukowe były, myślę, że to wykorzystanie tekstów naukowych skazałoby ten eksperyment z góry na porażkę. I to jest oczywiste, ponieważ w tamtych czasach w większości teksty naukowe pisali mężczyźni. W związku z czym zasługą też Twardowskiego jest to, że wziął między innymi też teksty dotyczące poezji, teksty popularnoliterackie, teksty zupełnie popularne z poradników dotyczących tego, jak na przykład wprowadzać dzieciom elementy edukacyjne dotyczące sztuki, bądź tego, jak wygląda układ lasów nad Popradem, jeżeli chodzi o przewodniki turystyczne. W związku z czym to jest bardzo duża zaleta tego, że wziął faktycznie bardzo zróżnicowany materiał. Kolejną rzeczą taką bardzo ciekawą jest to, że zajął się czymś, co było na tamte czasy już powiedzmy poruszane, ale na pewno nie w żaden sposób rzetelny ani naukowy, jeżeli chodzi o określenie tego stylu kobiecego czy męskiego. Dyskusja nad stylem kobiecym istniała, tak uaktywniła się w drugiej połowie XIX wieku, kiedy w ogóle nastąpił wzrost działalności literackiej i pisarskiej, kiedy też kobiety zaczęły pisać. Natomiast wielu krytyków pozytywistycznych, między innymi Świętochowski, Chmielowski, też pisali o tym, czy jest coś takiego jak styl kobiecy czy żeński, ale Świętochowski pisał na przykład, że kobiece, pisanie przez kobiety to jest taka sytuacja jak kobiety wypasające się na plotkach, dokładnie, to jest cytat. George sam powiedział, że jest to dojna krowa o subtelnym stylu czy ciekawym stylu. W każdym razie bardzo podnoszone było i bardzo popularne było określenie jako kobiety krowy wypasającej się, kobiece pisarstwo to jest właśnie jak takie wypasanie się krów na plotkach. To znaczy kobiety nie pisały naukowych rzeczy i ich sposób porozumiewania się i wyrażania myśli polega przede wszystkim na plotkowaniu, dlatego ich styl nie może być niczym innym niż takim plotkowaniem właśnie chaotycznym, dotyczącym refleksji, emocji, sytuacji takich tu i teraz, bez argumentacji. Właśnie w ten sposób postrzegano takie kobiece pisarstwo. W czasach modernizmu jakby te dyskusje podjęto trochę poważniej. Zaczęto to analizować pod względem lekko naukowym, ale też raczej w publicystyce i w takich powszechnych i stereotypowych poglądach. I dlatego tak znaczące jest to, że Twardowski zabrał się za to, czy jest coś jak styl męski kobiecy w eksperymencie naukowym przeprowadzonym rzetelnie, wedle ściśle określonych warunków, zasad i w warunkach takich bardzo naukowych. Jeszcze świadczy o tej doniosłości tej jego decyzji, to jest to, że w sumie badania nad męskim i kobiecym stylem, jeżeli chodzi o takie bardziej poważne i naukowe podejście, to wystąpiły dopiero w 60. i 70. latach XX wieku, czyli 50 lat później, to dosyć dużo. Mówi się, że duży wpływ miało na to właśnie krytyka programów edukacyjnych, które szczególnie w Stanach nauczycielki w szkołach zauważyły, że jest ogromna dysproporcja i między skierowaniem programu edukacyjnego dla dzieci, w której no, przeważającą część zajmuje taka męska perspektywa, jak to określiło. I to rozpoczęło dyskusję naukową, która przejawiła się powstaniem we Francji i w USA w takich dwóch głównych ośrodkach naukowych perspektyw postrzegania właśnie badania stylów kobiecych i męskich w pisarstwie pod względem takim poważniejszym i naukowym. We Francji mamy écriture féminine, to też na pewno wszyscy, którzy się interesują chociaż trochę teorią gender, w ogóle krytyką literacką też na pewno doskonale to znają. Mamy Hélène Zygoud, Lucie Rigaret i Julie Kristeva, to są bardzo znane filozofki, autorki, które w wielu swoich pracach poruszały temat stylu kobiecego i w ogóle miejsca kobiety w literaturze, miejsca kobiecej literatury w kulturze ogólnie. Drugim takim ośrodkiem, w którym trochę inaczej badano ten sam temat, jest USA, w których rozwinęła się teoria ginokrytyki. Między innymi, tutaj jest dużo przedstawicielek tych badań, między innymi Nancy Miller i Elaine Showalter, ja tutaj wymieniam jako takie
ważniejsze. Nancy Miller na przykład, teoria arachnologii wszyscy znamy, ale jest bardzo ciekawa. Mówi o tym, że pisarstwo kobiece to jest tak jak pająk snuje nić swoją z siebie. Pisarstwo kobiece jest materialne, wydobywa się prosto z ciała kobiety, jest integralną częścią jej w takim sensie cielesnym. Głównym wnioskiem z tych perspektyw naukowych jest to, że twórczość kobieca ma ujmować jakoś aspekt cielesności, aspekt seksualności, po to, żeby oswajać w ogóle społeczeństwo, kulturę współczesną z tym, że może być perspektywa inna niż kobieca. W Polsce też, właśnie to jest to, czym się zajmuję teraz bardzo intensywnie teoria gender. To jest właśnie, to są podwaliny tego, co mamy dzisiaj. Chciano w tych badaniach udowodnić, że nie ma, że literatura kobieca i twórczość kobieca to jest coś więcej niż tekst pisany przez kobietę, bądź tekst pisany dla kobiety, bądź tekst dotyczący tematów związanych z jakąś z kobietą. Chciano stworzyć z tego bardziej spójną, szerszą, większą teorię, która by dała miejsce na taką różnorodność twórczości literackiej, której nie było zdaniem tych badaczek na przykład na przełomie XIX i XX wieku. To była perspektywa tak turowo-filozoficzna, natomiast to, co jest interesujące dla nas tutaj jeszcze bardziej, To jest to, co w badania nad stylem kobiecym wnosi psycholingwistyka. To, jak Twardowski przeprowadzał swój eksperyment, najlepiej tego dowodzi. W jego eksperymencie znalazło się miejsce na to, żeby analizować język jako taki, jako pośredniczący w tym, czy wyznaczający styl męski i kobiecy. I teraz nie mówię tylko o przypadkach gramatycznych, o rodzaju, mówię o rodzajach przymiotników, które używamy, zdaniem studentów używały kobiety. Czyli na przykład to, jeżeli się mówi o biżuterii, albo się mówi błyskotliwy, bądź milusi, wszelkiego rodzaju zdrobnienia. To jest zakres badań, którymi się zajmują właśnie lingwiści i psycholingwiści dzisiaj, którzy w taki sposób bardzo naukowy i też statystyczny po prostu badają liczbę i rodzaj określanych wyrazów, które mogą sugerować płeć autora czy bohatera. Wyniki z badań lingwistycznych są tutaj znacznie bardziej ciekawe i znacznie bardziej wartościowe też. Ponieważ one się przekładają na badanie tekstów pod względem liczenia właśnie wyrazów. Na przykład lingwistki w Stanach Zjednoczonych doszły do wniosku po wielu takich eksperymentach z liczeniem wyrazów w tekstach na próbach przeprowadzanych na tysiącach osób w sumie. I na tysiącach tekstów, że kobiety mają taką tendencję na przykład, że używają więcej zaimków nieokreślonych. Mężczyźni mają tendencję do pisania tekstów w pierwszej osobie liczby mnogiej. Kobieta zazwyczaj, jeżeli pisze, to pisze w pierwszej osobie liczby pojedynczej, co ma na celu nawiązanie bezpośredniej więzi albo relacji z czytelnikiem. Kobieta pisząc też używa takich określeń jak spójników albo partykuł, które mają jej pomóc nawiązać relacje właśnie z czytelnikiem, zwroty bezpośrednio do czytelników albo zwroty grzecznościowe. To wszystko w tych badaniach, nie będę teraz już szczegółowo tego opisywać, ale to wszystko w tych badaniach jest wyszczególnione. No i to jest bardzo ciekawe, ponieważ Kazimierz Twardowski w swoim eksperymencie z początku XX wieku też właśnie się na tym skupiał. To jest takie dokonanie, które jakby zapoznano na kilkadziesiąt lat, którego nie kontynuowano. I dopiero właśnie ta lingwistyka z lat 80., teraz 90. jakby odkrywa na nowo narzędzie, które może dać jakieś efekty faktycznie, jeżeli chodzi o określenie tego, czy jest ten styl, czy nie. I Kazimierz Twardowski w wyniku przeprowadzenia tego eksperymentu doszedł do wniosku takiego nieoficjalnego, że czegoś takiego nie ma, jak styl męski i żeński.
Z tych badań też zarówno kulturowo-filozoficznych, jak i lingwistycznych wynika, znaczy badaczki i badacze chcą widzieć jednak, że taki styl jest i istnieje. Nie zmienia to faktu, że eksperyment Twardowskiego był zupełnie nowatorski i ciekawy, jeżeli chodzi o tę sferę badań. Teraz podsumowując, dlaczego, o co chodzi z humanistyką cyfrową w tym wszystkim. To źródło, na którym ja pracowałam, to są badania, to są archiwalne, są nieopracowane, a są bardzo atrakcyjne i bardzo wartościowe, jeżeli chodzi o doniosłość naukową. Humanistyka cyfrowa, czyli to, co w Polsce ma miejsce chyba bodaj od 2 lat i powoli się rozwija, ale dosyć prężnie, to jest taka sfera, która łączy wszelkie nowe możliwości i nowe narzędzia, które daje nam cyfryzacja i technologie do tego, żeby rozwijać nauki humanistyczne. Mój projekt dalszy, jeżeli chodzi o eksperyment Twardowskiego, będzie polegał na tym, żeby cały ten tekst, rękopis, maszynopis spisany przeze mnie, zakodować czymś, co się nazywa TEI, czyli Text Encoding Initiative. Jest to taka specjalna metoda, która łączy narzędzia wypracowane dzięki programowaniu, pozwala zakodować taki tekst na stronie w języku XML, po to, żeby stworzyć bardzo interaktywny dokument, w którym wszystkie takie metadane, które nie są zaznaczone na materialnym rękopisie czy maszynopisie i też nie są zupełnie nie są zaznaczone w zwykłym skanie, bo tutaj jakby cyfryzacja dużo daje, ale jakby nie wszystko. Więc wiele metadanych, czyli to, żeby określić, ile jest nazwisk w danym dokumencie, kto brał w nim udział, jakieś tak zwane tagi czy hasła kluczowe, ta metoda właśnie cyfrowej reprezentacji pozwala zawrzeć. I żeby trochę wyjaśnić, jak to może wyglądać, praca kodowania dokumentu polega trochę na czymś takim, po to, żeby w ostateczności uzyskać taki dokument cyfrowy, który będzie zrozumiały dla wyszukiwarek i mechanizmów komputerowych. To chyba wszystko. Dziękuję.